Cześć, jesteśmy w Nordiku z wizytą u Oli i Michała. Pamiętacie naszych architektów? Na pewno tak, bo nieraz widzieliście ich na naszym profilu w Facebooku. Wszystko tu wygląda w tej chwili imponująco. Ja się na tym nie znam, więc będę pytała Michała o to, co tutaj robicie. Bardzo proszę. Michał, jak tutaj wyglądało wcześniej? Jak było? Apartament około 100 metrów kwadratowych. Zastaliśmy go w stanie deweloperskim. Dostosowaliśmy go do inwestorów. Doczyściliśmy wszystkie ściany, wyburzyliśmy. Jest to dostosowany apartament dla dwóch osób. Z ciekawych elementów na pewno będziemy mieli saunę w salonie, dużo kalakaty, jodełki, sztukaterię, także będzie to apartament na wysokim poziomie, jak cały nadzór. 100 metrów dla dwóch osób, tak. Brzmi całkiem duże, nieźle. Duże powierzchnie, otwarte, dużo luster, także ten apartament jeszcze nam się powiększy. W obliczu Twoich poprzednich doświadczeń, fajne wyzwanie, nowe pomysły? Na pewno, jest to apartament z ładnym widokiem. Z takich trudniejszych rzeczy na pewno było to, że jest na wysokich kondygnacjach, dlatego zdecydowaliśmy się też na zabudowy lekkie, na stelażach aluminiowych. Płyty GK ułatwia to na pewno realizację. To co, trochę szczegółów, pokażesz mi jak to wygląda? Zapraszam. Jesteśmy w przedpokoju. Zazwyczaj w takim tradycyjnym przedpokoju to jest szafa na ciuchy, półki na buty. No i czasami jeszcze jakiś wieszak. Tutaj też tak będzie? Tutaj zrezygnowaliśmy na rzecz przestrzeni z szaf. Mamy przy sypialni ogromną garderobę. Będzie szafa taka podręczna, ukryta, z siedziskiem, lustrem. No staraliśmy się głównie uzyskać jak najwięcej wolnej przestrzeni. Przedpokój nietypowy to już wiem, ale widziałam, że takie rozwiązania innowacyjne będą też w sypialni, bo będzie tam wanna, tak? Tak, oczywiście. Również otworzyliśmy przestrzeń, wydzieliliśmy tutaj strefę relaksu, będzie wanna oddzielona delikatnym przepierzeniem z firany. No stworzy nam się taka strefa relaksu. No dobrze, to jesteśmy w tej pięknej sypialni, wanna będzie za nami, tak. Czyli tak, śpię, kąpię się, no a potem idę się ubierać i mam garderobę, marzenie każdej kobiety. Ile metrów? Garderoba ma około 10 metrów, jest tam też schowana pralka, suszarka, także taka przestrzeń do ubierania się, no przede wszystkim schowana jest tam też pralka, która nie zawsze jest ładnym elementem w łazienkach. Rozumiem, że kolekcja butów też Cię tam zmieści. Oczywiście, jeszcze podświetlone. Michał, widziałam plany, widziałam wizualizacje, które przygotowałeś razem z Olą. Rzeczywiście wygląda to naprawdę fajnie, no ale początki były zupełnie inne tego mieszkania, bo pamiętam, że wyglądało zupełnie inaczej. Tak, początki były inne, było więcej pokoi. Staraliśmy się właśnie, jak wcześniej mówiliśmy, uregulować całą przestrzeń, wydobyć jak najwięcej przestrzeni, pousuwać różne zakamarki, które zabierają nam tą przestrzeń. Najprościej możemy sobie wyobrazić, jak było po śladach, które są na podłodze, po śladach istniejących ścian. To było bardzo małe pomieszczenie, zdaje się. Dokładnie. Mówiłeś, że dziupla. No, nie chciałem tego słowa używać, ale rzeczywiście były to dziuple. Dobrze, to my, słuchajcie, no teraz jest taki etap, jaki jest. Myślę, że kiedy możemy przyjechać? Za miesiąc, za dwa tygodnie? Myślę, że te terminy by były ok. No, na pewno nie jest to tak, jak telewizja kłamie, że 4 dni robimy remonty, ale tak te terminy idą. Jeszcze... Myślę, że w przeciągu miesiąca będzie widać już kolorowi. To odwiedzimy Was za miesiąc. Zapraszamy. To zapraszamy za miesiąc.